No to mamy ten obraz. Znam takie miejsce na ziemi, cudowne miejsce, gdzie zawsze chciałbym żyć. Dmuchałek widać. Zawsze tu wracam myślami. No i tutaj mamy to przejście, którym się szło do piekarni, do szkoły, przez rzekę. Tak, o właśnie. Rano tu się szło do piekarni. Jeszcze takie ruiny powinny być w domu, bo na niego trzech mówił, jakiś trzech mieszkał. No właśnie, właśnie. Ile to wspomnień, co? Z tych lat młodzieńczych. Zgadza się. No a góra tutaj festroma jest. To właśnie jest ta droga leśna ze Starkowa do Łomnicy. I nasz co? A tu jest to przejście przez brud na potoku. Kiedyś ten potok był bardziej głębszy. Dużo, dużo więcej wody to się po takiej kładce przechodziło. Nie sposób było przejść tak normalnie. Kiedy znów tak. Widzisz matki, to mój rodzinny dom, w sercu dom. Bardzo, bardzo się zmieniło. Ostatnio tędy szedłem, żeby nie skłamać, jakieś 55 lat temu. Szmat czasu. Kamienie położone do przejścia, a tu się przejeżdżało koniem, to cały wóz na skonie. O ile woda była, nie była za głęboka, prawda? A jak troszeczkę po deszczach, to nie sposób było przejść normalnie. Żeśmy też chodzili łebkami, żeśmy tu latem przychodzili, to żeśmy się tu kąpali. No zgadza się, ale jaki rwący był prąd, prawda? Tak, tak, i pstrągów mnóstwo. Żeśmy łebkami byli takimi łopaczkami tam po 10, po 12 lat, to tu nawet potrafiła być woda do pasa. Zgadza się. A tutaj w tych szakach był ten dom, ten trzewni był jeszcze. Ale ja już powiem tam ruiny. I już droga. Tak, za strumieniem. No, i do Łomnicy już rzut beretem. Stare kąty, czyli po prostu drogę ze Starkowa do Łomnicy, do piekarni, do szkoły. Wracamy z powrotem do Starkowa, jedziemy dalej. No, mnóstwo wspomnień mamy. Obaj doskonale wiele spraw pamiętamy, trochęśmy się zasapali, ale idziemy. O, tam bardzo wysoko jeszcze musimy się wgramolić. Dla potomnych, Andrzej, co? Te wspomnienia i filmy nasze. Jak to się zachowa? Wyszliśmy z lasu, który nazywaliśmy Łomnicki. Wyszliśmy pod górę i już się zbliżamy do Starkowa. I mamy tu przepiękne widoki. Na skraju lasu stoi bardzo ładny, stylowy domek drewniany. A tam w dali droga. Starkowska droga, tak zwana, ze Starkowa do Krosnowic. Piękne widoki na góry. Byłaś smutna, płakałaś. I cały czas wspominamy te młode lata. Podwiedzamy te miejsca, które pozostały w naszych pamięciach. Jędruś też tutaj filmuje. I słusznie. Bo chłopisko przyjechało z daleka,
aż spod Sobótki, za Sobótką jadąc z tej strony, od strony Płocka. O, nawzajem się filmujemy. Mocno wycięto tutaj. I tu były piękne kozaki zawsze. Same brzuski teraz. No właśnie. Zawsze jak wracałem do szkoły coś tego, to codziennie chodziłem tu na kozaki. Powoli dochodzimy do Starkowa. Andrzej jeszcze kameruje. Wciąż wspominamy dawne dzieje, dawne młodzieńcze lata. Widoki przepiękne. Tutaj już jest granica Starkowa i Starej Łomnicy. I wciąż podkreślam, że widoki są niesamowicie malownicze. Szkoda, że dzisiaj jest pochmurnie, ale myślę, że jakoś te filmy nie najgorzej powinny nam wypaść. I z drogi, którą idziemy od Starej Łomnicy, widać Starków, a konkretnie najlepiej z tego miejsca widać Starkowski Kościółek i fragment wsi przybliżam. Gdy mnie czule tuliłaś i mówiłaś tak mi. Im człowiek starszy, tym bardziej bierze się na wspomnienia i dostrzega się takie miejsca i takie różne sprawy, których za młodych lat człowiek nie dostrzegał. No, chyba każdy wiek w życiu człowieka, momenty wieku mają swoje prawa. A te wierzby to stara pichminerowa chodzi. No właśnie, ja to nazywam Aleja Wierzbowa. Bardzo ładnie wyglądają. A widzisz, ja nie pamiętam tego. Pamiętam ich faktycznie jeszcze jako małe drzewka, a w tej chwili to jest potężne drzewa i oni dbają o te wierzby. Właśnie ci gospodarze przycinają ich. Tak, tak. Ale one pięknie wyglądają, ta alejka taka wierzbowa, super. I tutaj się zaczyna granica między Starą Łomnicą a Starkowem. Aleja Wierzbowa, jeszcze należąca do Łomnicy, do Starej Łomnicy. I stąd przepiękne widoki. I już mamy Starków. Gdzie mój skrawek nieba skrone. Oto Starków i kończymy nasze wspomnienia z młodych lat. Nie wszystkie wspomnienia nagraliśmy. I kończymy ten film. Mnóstwo wspomnień. I co, Jędruś, ruszamy dalej w Polskę, co? Jedziemy dalej, zobaczymy, co dzisiaj jeszcze ciekawego zobaczymy. A najprawdopodobniej znajdziemy się na ziemi wałbrzyskiej. Zobaczymy. To początek wsi Starków, a tutaj rodzinny dom, w którym wychował się mój kolega Andrzej. Andrzej, ty się tu urodziłeś w tym domu, czy nie? Nie, w Płocku. W Płocku. No właśnie, no to dobrze. To pokazujemy to dom rodzinny Andrzeja. Można pana poprosić? Gdzie ludziom łatwiej żyć. Ale widzę, że jakiś niby obszar, bo ja mam dwa. No ja tatarek. Ale najlepiej tam, gdzie ojczyzna twoja mała
pięknie rodzinnego, dawnego domu Andrzeja. Mamy duże gospodarstwo, duże zabudowania i mamy tutaj piękne kaczuszki. Oj, sporo ich tutaj jest. Odpoczywają sobie, pewnie po kąpieli w stawku, który też tutaj jest. A? Bardzo wdzięczny temat, zwierzaki. A my się udajemy do samochodu, który właśnie też tutaj stoi w pobliżu. I wyruszamy w drogę. Planujemy odwiedzić czy zwiedzić co nieco na ziemi wałbrzyskiej. Chcę i ciebie pokazać. Szumią nasze drzewa. Chcę wrócić tu, gdzie moje miejsce jest. Chcę wrócić tu, gdzie mój skrawek nieba z kobrony zwiastuje piękny dzień. Chcę wrócić tu, gdzie mój skrawek nieba zwiastuje piękny dzień. To moja wieś, choć w błocie skąpana. To nasza wieś, gdzie rzeka bieg swój ma. To nasza rzeka, przepiękna Motława, swą falą jest, gdzie słońce mocniej świeci. Może gdzieś jest, gdzie ludziom łatwiej żyć, ale najlepiej tam, gdzie ojczyzna twoja mała jest. Ale najlepiej tam, ojczyzna twoja mała jest. Jest wiele miejsc, gdzie kochają ciebie. Jest wiele miast, skąd nie chcę wracać się,
ale najlepiej jest na tej ziemi, gdzie wszystko zaczęło.